pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa. Dzisiaj matura z języka polskiego. Jak samopoczucie? Za chwilę wchodzicie pisać maturę. Samopoczucie okej. No trochę zdenerwowana jestem. Ale tak motywująco, czy tak Mam nadzieję, że motywująco. Czego się spodziewacie na maturze? Czego się spodziewasz na maturze? Chyba wszystkiego. Jakby nie ma momentu zaczepienia, takiego punktu, który mógłby nam podpowiedzieć, co może być. Także nie wiem. No czuję się jak przed maturą, wiadomo, chyba trochę zestresowany, trochę też przejęty faktem takim, że zaczyna się nowy czas w życiu. To jest czas matur. Jakieś typy? Co będzie dzisiaj? Co będzie dzisiaj? O, nie wiem. Na pewno są lektury, których nie chciałbym dostać. A co będzie? Może granica? Może przedwiośnie? Życzymy powodzenia. Przyda się. Trochę się stresuję, ale cały czas mi się śmieję z tego, co będzie. Spoko. Jest okej. Okay. Jak dla mnie też całkiem okej. No jak dla mnie, polski spoko. Będzie dobrze. Czego, co chcielibyście, aby pojawiło się dzisiaj na maturze? Szczerze, coś o Żydach albo właśnie II wojna światowa. To będzie dla mnie chyba najlepsze. W sumie to nie wiem, ale coś takiego prostego. Ja właściwie najbardziej lubię czasy antyku i średniowiecze, więc dla mnie najpierw jakby coś takiego pojawiło się. A jak dla mnie, ja się porywam na interpretację, więc najlepiej by było Baczyński, może Norwid. Czy jest jakiś temat, jakiś motyw, jakaś lektura, której nie chciałabyś tutaj zobaczyć? Czego się najbardziej boisz, że co będzie? To znaczy, przeczytałam w sumie prawie wszystkie streszczenia, ale nie chciałabym przedwiośnia na pewno. A poza tym to zobaczymy. I co, i będzie dobrze, prawda? Mam nadzieję. Raczej dobrze jesteśmy nastawieni. Myślę, że temat, raczej komisja się nad nami zlituje i nie będzie jakiś skomplikowany. Mam nadzieję, że będzie lalka. Jak się spało? Spałeś spokojnie w nocy? Tak, oczywiście. Trochę spałem, ale czy spokojnie, to nie do końca wiem. No wiadomo, pierwszy dzień, tutaj trochę trzeba przyjść i napisać, a potem już będzie luz. Ale jak? Dziś ogólnie jest, widzę, samopoczucie. Jesteś spokojny, tak? Generalnie tak. I czego byś na pewno nie chciał? Czego bym nie chciał? Na pewno nie chciałbym dziadu przejść trzeciej. To jest najgorsze, co może być. Jak było? No mi się wydaje, że było w porządku. Temat był jak dla mnie łatwy, mimo że jestem na matwizie, nie na humanie. I ogólnie pytania też były w miarę proste. Mam nadzieję, że matura z fizyki równie będzie łatwa jak ta. A co było najtrudniejsze na dzisiejszej maturze? Wydaje mi się, że najtrudniejsze było podanie autora i tytułu tekstu, który był zdecydowany, fragment tego tekstu. No z tym sobie nie poradziłam. Resztę mi się wydaje, że było okej.
Myślę, że dobrze. Znaczy, nie spodziewałem się, że będzie lalka, aczkolwiek myślę, że dosyć dobrze było omówione w szkole i sobie poradziłem. Co było najtrudniejsze? Znaczy, powiem tak, nie spodziewałem się na pewno, że będzie streszczenie w jednym pytaniu, więc nie wiem, czy prawidłowo podszedłem do tej formy wypowiedzi, a tak poza tym to dosyć podobna matura do tej próbnej, jeśli chodzi o sam schemat budowy zadań i tak dalej, więc nie było niczego aż takiego bardzo zaskakującego. No to powodzenia, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Ale która lalka, ja już się nie spodziewałam kompletnie. I wiersz Elizabeth Bishop, Ta jedna sztuka. No, dla mnie akurat było łatwo, bo się przygotowałem na tą lalkę, tak, i wydaje mi się, że mi w miarę dobrze ta matura poszła dzisiejsza. Na pewno będzie dobrze. Dziękujemy.